Cześć, witam Was serdecznie znowu i dzisiaj mam dla Was recenzję kremu. Oczywiście zaczynając od początku, było to tak, iż Samanta, którą serdecznie pozdrawiam, zorganizowała nam spotkanie, no można powiedzieć, lubelskich blogerek, na którym wąchałyśmy cudowne rzeczy, wiecie, olejki i te sprawy. Otóż chodziło o to, że są to kosmetyki naturalne, sprowadzane z Maroka. Jak wiecie, są to rzeczy, które teraz są mega na topie i ogólnie każdy chce coś spróbować. No więc stwierdziłam, że jeżeli nadarza się okazja, no to czemu nie? Szczególnie, że to są kosmetyki no naturalne, można powiedzieć. No i takie, których niestety, tudzież stety, raczej niestety, w sklepach typu Rossmann i Natura nie znajdziemy. A więc mogłyśmy wybrać sobie po jednym kosmetyku, jaki nam się najbardziej spodobał. No wiecie, wybór był nie lada, także stwierdziłyśmy, że każda coś dla siebie wybrała i miałyśmy jakiś tam czas na wypróbowanie tego, co wybrałyśmy. Ja oczywiście wybrałam, miałam mega, wiecie, takie zawiechę i myślę sobie, co wybrać, bo było kilka rzeczy, które naprawdę bardzo mnie interesowały, ale stwierdziłam, że dobra, postawię na coś, co najbardziej chyba mnie interesowało i to był krem. To jest krem z masłem shea, nawilżający. Myślałam, żeby wziąć jeszcze antytrądzikowy, tak wiecie, albo ten, albo trądzikowy, antytrądzikowy, ale stwierdziłam, że jednak wezmę ten, ponieważ dlaczego? Zapach piżma. Przepięknie pachnie, po prostu jest przecudowny. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, oj, tutaj, kłaczory i te sprawy, Jezusie. No nieważne, w każdym razie tak, krem jest oczywiście nawilżający, sprowadzony z Maroka. Jakbym miała tutaj coś Wam czytać, to uwierzcie, nie wyszłoby mi to. Naprawdę nie wyszłoby mi to, bo to po prostu nie wiem, po kiemu to jest. No nieważne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby działało. W każdym razie tak, otwieracie sobie opakowanie. Oczywiście, wiecie, standardowe 60 ml. U Samanty kosztuje 29 zł, także myślę, że cena jest ekstra. Szczególnie, że zaraz Wam powiem coś interesującego, powiedzmy. Także tak, macie tutaj taką osłonkę śliczną, piękną, żeby Wam się tam z kremem nic nie działo, a sam krem... Jak on pachnie! Jak wiecie, jak pachnie piżmo, to tak. Yes. No dobra, nieważne. A mogę się nie usztachać naprawdę cały dzień. W każdym razie nie ma takiej konsystencji typowego kremu, tylko to jest konsystencja... Jak wiecie, jak wygląda noskar, to jest coś takiego. On jest bardzo leciutki, nie jest taki zbity jak większość kremów, jest mega leciutki. No i myślałam sobie, że po prostu, no będzie lipa, no bo krem mocno nawilżający, masło shea i tak dalej, no to raczej powinien być właśnie taki, że no konkret taki, wiecie, o co chodzi. No ale okazało się, iż jest bardzo leciutki, bardzo szybko się wchłania, wiecie co, to jest dosłownie minuta i macie, nawet nie minuta, i macie już buźkę taką, że coś tam już z nią możecie robić, naprawdę jest przecudowny pod tym względem. Co jeszcze mogłabym Wam o nim powiedzieć, to że przecudownie nawilża skórę. Ja mam, wiecie, jak jestem tutaj, to mam mega przesuszoną buzię, chociażby ze względu na to, że woda, która jest w większym mieście, takim jak jest Lublin, jest po prostu tragiczna. Nie oszukujmy się, ale to jest po prostu... W pewnym momencie wzięłam z domu... Nie wzięłam z domu, bo to nie była moja. Wzięłam od swojego chłopaka miseczkę. Kupowałam bańki 5-litrowe z wodą i po prostu tak twarz myłam, bo to była tragedia, co się działo z moją buzią po... czyszczeniu ją wodą właśnie z kranu. No ale ten krem wszystko zniwelował i teraz już mogę po prostu na legalu umyć sobie twarzyczkę tym, co leci z kranu. No i tak, na początku nałożyłam go na nos, myślę sobie, zobaczymy, jeżeli masz działać konkretnie, no to najbardziej pokażesz to w nocy. No i wstaję rano, myślę sobie, ale jazda. Angelina Jolie po prostu. Mówię Wam, twarzyczka rozświetlona pięknie, ślicznie nawilżona, po prostu niesamowite. A co najlepsze, co ja poniekąd na to liczyłam, szczerze mówiąc, to motyw był taki, że po prostu moi nieprzyjaciele zniknęli z mojej twarzy i to było chyba najpiękniejsze, co mogło mi się przydarzyć po wstaniu rano wtedy. Po prostu myślałam tak, o mój Boże, tak. Bałam się trochę go nałożyć pod makijaż, ale stwierdziłam, że no... Testy to testy, no w końcu mam go przetestować. Nałożyłam go pod makijaż i powiem Wam, jest cudowny. Jest cudowny, nie dość, że się bardzo szybko wchłania, nie dość, że
tak naprawdę cała ta tapeta na nim utrzymuje się dużo dłużej niż na przykład na Cetaphilu MD, którego ja używam od bodajże półtora roku, czy nawet dłużej. Także on jest po prostu fenomenalny. Ja nie wyobrażam sobie w tym momencie nakładać pod makijaż innego kremu, bo to jest po prostu, to jest fenomen, na nim nawet podkład śliczniej wygląda. Ostatnio cały czas, teraz na twarzy go nie mam, ale ostatnio cały czas używam Diora Nude i po prostu jak na Cetaphilu MD coś mi z nim nie pasowało, zresztą nie tylko z nim mi coś nie pasowało, tak po prostu pod tym kremem to jest niesamowite. On wygląda dużo lepiej, dużo ładniej zgrywa się z buzią, dużo ładniej, nie wiem, jakoś tak bardziej rozświetlająco wygląda, no nie wiem, no podkład, nie ten podkład, który ja kiedyś używałam, jest po prostu fenomenalny. Jak już mówiłam, przecudownie nawilża, niszczy nieprzyjaciół na twarzy, no po prostu czego chcieć więcej. Jedyne czego nie robi, to nie likwiduje przebarwień na twarzy, a ja ich trochę mam niestety, ale myślę, że to wybaczam. Ja mu wybaczam, bo ja po prostu jestem zakochana w tym kremie, jak no naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie tak cudowny krem. Nie wyobrażam sobie w tym momencie bez niego życia, na pewno sięgnę po następny i co w ogóle nawet nie ma żadnej opcji takiej, żebym ja po niego jeszcze raz nie poszła do Samanty i go nie wzięła, bo jest po prostu cudowny. Oczywiście wszystkie linki dostaniecie pod moim filmikiem i do tego kremu, i do sklepu Samanty i w razie czego jakbyście chcieli Facebook Yankee Candle, bo ona też sprzedaje Yankee Candle i Kringle i Craft and Beauty, i w ogóle jest cudowna, dlatego wszystkie linki podam Wam pod filmikiem, tak że będziecie mogli sobie zerknąć. Naprawdę, jeżeli macie okazję, to po prostu naprawdę przetestujcie go, bo jest przecudowny, nie dość, że przepięknie pachnie, zapach się całkiem długo utrzymuje na twarzy, to po prostu jeszcze, no jeszcze czyni cuda. Z moją buzią to jest po prostu, wiecie co, miałam Wam robić filmik na temat mojej kuracji, no nie antytrądzikowej, bo trądzik to już nie jest raczej, no. W każdym razie on się na bank pojawi po prostu, także już odkrywam Wam wszelkie tajemnice związane z tym filmikiem, to jest fenomen, to jest fenomen. Po prostu nie spodziewałam się, że to będą tak cudowne kosmetyki. Mało tego, oczywiście nie pójdę tylko po krem, pójdę po jeszcze 10 tysięcy innych rzeczy. Jeżeli one mi z ciałem i z buzią mają robić takie rzeczy, no to kurde, ja już do Rossmana nie wchodzę po kosmetyki pielęgnacyjne. Naprawdę, to jest po prostu fenomen. Na pewno zrobię jeszcze, albo zrobiłam, recenzję na temat tego kremu na moim blogu, także oczywiście linka też dostaniecie na dole, tam to wszystko będzie bardziej spójnie ujęte, a nie tak wiecie, emocjonalnie rzucane. Wrzucę Wam też zdjęcia składu, który jest dość, ja myślałam, że, znaczy myślałam, dla mnie to był dość niepokojący skład, ale okazało się, że nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać, naprawdę. I co? I zrobię Wam wszystkie, właśnie zrobię Wam wszystkie zdjęcia, spłocze i tak dalej, także to też będziecie mieli pod filmikiem. No i co? Zachęcam, bo naprawdę warto, warto, szczególnie, że jest szał teraz na te kosmetyki, no i po prostu są lepiej dostępne, ale nie ogólnodostępne, także naprawdę, jeżeli macie ochotę, to serdecznie go polecam, naprawdę jest świetny. No i co, to by było na tyle, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, kciuki w górę i do następnego.